Birds and Flowers of Spring and Summer, Kano Eino, to jest XVII wiek, szkoła Kano. To, tak się mówi po polsku szkoła Kano, to jest Kano Ha, to się mówi, to tak, Ha to tak brzmi jak partia polityczna prawie, ponieważ ta szkoła zdominowała w pewnym sensie japońskie malarstwo tego okresu. Były inne szkoły, ale one się jakby troszkę mniej liczyły i to była szkoła właśnie, która najpierw chciała wprowadzić taki renesans chiński, po prostu chińskie malarstwo wróciło do mody, bo ono już wcześniej oczywiście było przetransportowane z Chin. I tutaj na przykład to, co Państwu pokazuję, żebyście widzieli różnicę pomiędzy chińskim a japońskim, to najpierw chciałam właśnie pokazać ten wpływy chińskiego malarstwa idealistycznego. To jest oczywiście też Kano, Masanobu, który założył tą szkołę, założyciel tej szkoły. I chyba jest to jedyna szkoła na świecie, gdzie kształcono, bo w tych czasach właśnie kształcono tych ich czeladników, którzy się na mistrzów potem wyzwalali, tak jak w Europie w renesansie, czyli po prostu wszystkiego musieli się uczyć. Poza tym również tam byli czasem często pomiatani, musieli sami zamiatać, patrzeć jak mistrz żyje. Czyli również naśladowali pewien sposób ten życia na co dzień swojego mistrza, również jakieś moralne, etyczne strony jego życia. I tutaj mamy właśnie, tutaj jest, ponieważ jest to chiński wpływ, mamy chińskiego filozofa, który sobie siedzi w łódce, tam jest chłopiec od wiosłowania i on sobie podziwia tutaj kwiaty lotosu. To jest bardzo takie smutne, właściwie wygląda smutno trochę ten obraz, to jest prawda, tuszem malowany, więc nie ma kolor monochromatyczny. No i te kwiaty lotosu, to w ogóle nie wiadomo co to jest, bo to takie plamki, prawda? Kano Eito, również ze szkoły Kano, cały czas jesteśmy przy niej, który maluje w stylu chińskim i w stylu japońskim. Widzimy już tę ogromną różnicę, na przykład w chińskim, jak najbardziej zbliżona do natury i realistyczna, i w pewnym sensie wielka stylizacja, ogromne jakieś takie położenie nacisku na dekoratywność, prawda? W pewnego rodzaju deformacji, deforma jest wprowadzona i również stosowanie tak zwanej negatywnej przestrzeni, czyli to, co na przykład widzimy, te złote chmury, prawda, czy one mogą być, to może być również i woda, mgła, która sama w sobie też jest formą do podziwiania, nie tylko, prawda, że jest to drzewo i jakieś tam ptaki i tak dalej. Tutaj mamy znowu Kano Eito, to jest skarb narodowy. Japończycy mają takie skarby narodowe, tak jak my mamy, prawda? I nie tylko UNESCO, ale własne, prawda, skarby narodowe. I również ludzie mogą być żyjącymi skarbami narodowymi. Tutaj mamy, prawda, bardzo umowne na przykład fale wody. One są umowne, tak jakby troszeczkę bym powiedziała rodzaj ilustracji. Troszeczkę powiększę te ptaki. To są kaczki i one są już bardzo, ich ruch i upierzenie, mimo że to jest wszystko tusz, są bardzo realistyczne w sumie. A przy tym gałęzie, śliwy prawdopodobnie są dość stylistyczne, bo tak dokładnie gałąź nie idzie. Ona ma jednak więcej różnych tam zawirowań, ale to jest jej cechą charakterystyczną. I Japończycy zwracają uwagę na tą charakterystyczną rzecz, tak, że te prace, które są bardzo stare, wyglądają na nowoczesne, ponieważ my w zasadzie w naszej sztuce w ten sposób zaczęliśmy podchodzić no, dosyć późno, prawda? To się właśnie Van Gogh zachwycał nim, jak to Japończycy potrafią namalować jedną gałązkę, dwie trochę tam piór ptasich i już to już cały jest pejzaż. To właśnie była ta skrótowość charakterystyczna. Co mamy tutaj? Tutaj mamy piękne lampy. Czy Państwo takie lampy na pewno widzieli, bo takie lampy w Polsce są od kiedyś. Nie były one zawsze, prawda? Co one przypominają? Znaczy tutaj taki sobie podtytuł zrobiłam. Już sztuka czy jeszcze rzemiosło? Dlaczego taki podtytuł? Dlatego, że nie ma w japońskiej tradycji oddzielenia od tak zwanej sztuki przez wielkie S od rzemiosła. W zasadzie wszyscy ci wielcy, którzy byli nawet w tej Kano, to byli rzemieślnicy na wysokim poziomie, którzy potrafili robić wszystko. I to jest mój ideał, że malarz nie musi koniecznie mieć tylko jeden styl, że potrafi namalować wszystko, czego się od niego zażąda. I w każdym stylu. To jest mój ideał, to prywatny. Tutaj
dalej będzie nasz rytm przewodni, będzie o papierze washi. Czyli wa to jest Japonia, japońskie, prawda, papier japoński. Washi to jest papier czerpany, bardzo różny. I tutaj widzimy, że to jest z papieru, który się używa na obicia drzwi, fusuma. A jaka jest inspiracja? To jest tradycja wiecznie żywa. Po prostu jak się przyjedzie do Japonii, nawet teraz, każda knajpka, która podaje jakieś tam potrawy plus alkohol, będzie miała tego rodzaju. To są, nie są drogie restauracje. Wszyscy wiedzą, że to nie są drogie restauracje od razu, ale to jest tradycyjne i w starych filmach japońskich też widać te lampiony przed właśnie tymi restauracjami. Ten lampion jest tradycją, ale te lampy już nie, prawda? To jest nowa rzecz, nowa forma. To zrobił. To jest taka lampa, ja mam właśnie taką samą w domu, u siebie. To też jest na podstawie tego lampiona. Widzimy, tutaj są bardzo cieniutkie, wycięte, prawda, cienkie paski z bambusa, które tworzą ten stelaż. To stworzył pan, którego ja bardzo podziwiam, artysta, Isamu Noguchi, który był tak jak ja, jedną nogą w kulturze wschodniej, a drugą w zachodniej, ponieważ jego matka była Amerykanką, a ojciec był Japończykiem i on też tak jeździł pomiędzy tymi dwoma krajami i w jego sztuce, czy w jego rzemiośle również, widać te dwa wpływy. Co tutaj jest napisane? W skrócie, że chodzi mu o to, że światło przepuszczone przez papier washi zabija jakby ostrość światła elektrycznego i przybliża to światło do światła słonecznego, czyli naturalnego. On najpierw eksperymentował, to też jest wszystko jeszcze na razie wstęp, eksperymentował, to są lata 40, to jest w Nowym Jorku, z tak zwanymi light sculpture, czyli świetlnymi rzeźbami, a potem już widzimy, tak, on nazywał je akari, czyli światło, akari, prawda, światło, lampy, które on robił już do użytku i w tej chwili na całym świecie te lampy są oczywiste, prawda, to są lata 50. Jeżeli na przykład te lampy są, prawda, w większej ilości, to one w zasadzie tworzą całą przestrzeń, to może być eksponowane jako ekspozycja po prostu świetlna. Oczywiście wystarczy taką jedną mieć. One są bardzo drogie. Normalnie taka duża lampa jest złożona w taki krążek, to się wszystko tak jak właśnie lampion składa i tylko jest stelaż, to się samemu już dalej robi. Nie należy zapomnieć, że pan Noguchi przede wszystkim był rzeźbiarzem. On był również, uczył się u Brancusiego, kiedy był w Paryżu, tam tylko był tylko dwa lata. I tutaj widzimy różne takie formy, które tutaj raz są płaskie, raz są bardzo bryłowate. Na przykład ten Red Cube na Broadway w Nowym Jorku, czy na przykład tutaj mamy wielką jakąś rzeźbę z kamienia. On w ogóle dużo robił w kamieniu. Był znany z tego, że raczej przede wszystkim sam pracował, bo na przykład są jest mnóstwo rzeźbiarzy, którzy mają do tego uczniów, którzy tam to robią. Natomiast on był bardzo taki samodzielny. Black Sand, niezbyt fortunnie ustawione być może w Seattle, prawda, ale wspaniała rzeźba z granitu. Czyli człowiek, który pracował w zasadzie w bardzo ciężkim materiale i równocześnie, czerpiąc z tych tradycji, szedł do papieru. To jest jego muzeum w Japonii, ale również jest muzeum w Nowym Jorku i widzimy, że w środku muzeum również są te lampy akari, czyli papier cały czas jest obecny. A on również był człowiekiem, który był takim bardzo wszechstronnym, renesansowym i zajmował się landscape planning, prawda, czyli kształtowaniem pejzażu i w mieście, gdzie mieszkam, w Sapporo, dosłownie w ostatnim roku swojego życia, on stworzył master plan, to jest ten wielki, piękny park i tam są właśnie takie super futurystyczne, czy po prostu no, różnego rodzaju jego i rzeźby, obiekty, które można używać oczywiście. Także zimą to się zjeżdża tam z tego, bo są różne wspaniałe rzeczy. To jest jedna jedyna taka szklana piramida, a reszta to są albo rzeźby, albo uformowania gruntu. Nazywa się ten park Moere Numa. Zacieranie granic pomiędzy projektem i wykonaniem również jest charakterystyczne dla rzemiosła i dla sztuki tego kraju. Że rzemiosło, jeżeli jest na wysokim poziomie, jest dużo więcej cenione niż sztuka na średnim poziomie. A bywa tak, że nawet sztuka może być na bardzo dobrym poziomie i nadal rzemiosło może je jakby pokonać, jeżeli jest na bardzo wysokim poziomie. I artysta może być być może tylko artystą, natomiast rzemieślnik może być i rzemieślnikiem, i artystą. Jakie jest zastosowanie papieru właśnie? Więc jak ja przyjechałam do Japonii, to muszę Państwu powiedzieć, że chociaż byłam na wyspie najbardziej chyba nowoczesnej, bo to nie jest stara Japonia, Hokkaido, jestem na północy, prawda?
to mimo wszystko widziałam ogromne jakieś takie czy zużycie, czy po prostu zapotrzebowanie na ten papier, prawda? A jak oglądałam stare filmy o Japonii, to w ogóle to była po prostu dla mnie kultura papieru, kultura bambusa, papieru, ceramiki, cały czas to tam widziałam. I tutaj widzimy, że nawet nowocześnie, obecnie, są przy różnych festiwalach, świętach, cały czas ten papier łasi jest absolutnie niezbędny im do życia, bo jak jest 365 dni w roku, to każdy dzień w zasadzie gdzieś tam w Japonii jest jakiś festiwal. To jest kraj festiwali i jak ktoś ma czas i pieniądze, żeby się poruszać, bo Japonia jest długa, no to po prostu z festiwalu na festiwal sobie będzie jeździł. Tradycyjnie, to co my wszyscy na pewno wiemy, to są drzeworyty, prawda? Odbijanie odbitek na tym papierze łasi, czyli wszystkie tak zwane ukiyo-e prace, prawda? Również oczywiście parasole, no parasole od deszczu, jak najbardziej, to nie są słoneczne parasole, one są tak nasączane, tak woskowane, takie różne cuda z nimi, z tym papierem robią, że on wody nie przepuszcza. I są bardzo mocne. Jak ktoś nie podrze, jak nie wbije noża w niego, to on jest bardzo mocny. W ogóle papier, muszę powiedzieć, właśnie jest strasznie mocny, jest najsilniejszym papierem na świecie, mimo że jest bardzo cienki. Edo była również bardzo ekologiczna. Nie było praktycznie śmieci. Wszystko się zużywało i było w miarę czysto. To znaczy, jak deszcz padał, to z piachu robiło się błoto i ludzie brnęli w błocie, dlatego getta są takie wysokie, żeby nie zabrudziła się ani noga, ani ta skarpetka, jeżeli zbijała, prawda? Natomiast zbierano nawet z drogi, jak ludzie rzucali jakieś serwetki, jakieś tam, które nieśli, prawda, jedzenie opakowane, to wszystko to było zbierane i szło to do tak zwanego kosidonia, kami kuzu kai. Kami to jest papier, kuzu to jest taki do niczego, kawałki, a kai to jest skupować, skup papieru. I ci, którzy byli ludzie, których tylko jedynym zawodem było zbieranie i sprzedawanie tej makulatury, tak jak u nas też to się robi teraz. Tutaj mamy wytwarzanie tego papieru, prawda? On tam robi tak zwane squid, czyli nabiera masę papierową. Ja mam nam się wydaje, że drzeworytnik czy malarz to była ta jedna osoba, najczęściej nie. Chociaż byli wielcy, którzy robili wszystko. Trudno się, żeby mogli to robić zawsze, dlatego że po prostu nie było czasu. Drzeworyty były tanie. To była tanizna, to była przeznaczona również dla ludzi, którzy po prostu byli zainteresowani, jakie miejsca można odwiedzić, wędrując po Japonii. Można powiedzieć, że już wtedy turystyka, nie w naszym rozumieniu tego słowa, ale ona jednak była, zaczynała się rozwijać. Okres epoki Edo to jest przede wszystkim są rządy Tokugawa, w związku z tym to był jedyny okres 250 lat względnego pokoju, ponieważ przedtem były wieczne wojny domowe, tak zwane Sengoku Jidai, a potem nastąpił pokój, ale i większa kontrola. Tu mamy jak ryją, drzeworytnicy ryją, prawda? A tu mamy jak odbijają, no, takimi masującymi, prawda, ruchami. I to było wszystko podzielone. Malował jeden, rył drugi, odbijał trzeci i jeszcze dystrybutor był i tak dalej, ktoś to był zarządzał. Czyli to była praca na wielu ludzi uczestniczyło w tym jednym drzeworycie. Ci, którzy tak cienko cieli, że włos jeden to był tak tam na ileś którąś milimetra, to właśnie byli ci, którzy ryli, czyli rzemieślnicy. I to przechodziło z ojca na syna, jak nie miał, to najczęściej adoptował z rodziny, która chciała, miała za dużo gąb, czy na przykład było to dla niej wielkim zaszczytem, a dawał swoje nazwisko. Nawet uczniowie przybierali nazwisko swojego mistrza, żeby kontynuować tą szkołę, prawda, bo każdy miał inny gust, smak i tak dalej. Tu mamy starszego pana, który właśnie jest mistrzem i tnie. I żeby no, na niewielkiego mistrza, ale po prostu wyzwolić się jakby, znaczy z czeladnika na wyższy stopień, to trzeba co najmniej 10 lat. To znaczy w zasadzie w każdej, czy to są parasole, czy to są wachlarze, czy to jest laka. Jak się pyta, to zawsze mówią, no 10 lat to tak na pewno. Tu mamy, po 3 latach dają na próbę. Już po 3 latach. Do 3 lat on nie ma prawa wykonać żadnej pracy. I Surishi to jest ten, który odbija, prawda? Tak, to jest Horishi i Surishi. To są młodzi ludzie. Ich jest coraz mniej, ponieważ jest to praca ciężka, jest to praca żmudna, jest to praca, którą trzeba wykonać bardzo dokładnie. Tego kolorowego, czyli farbowanego papieru, nie ma festiwalu. Nie ma festiwalu. Wszystkie festiwale japońskie są niesamowicie kolorowe. To jest po prostu orgia kolorów, ale to wszystko pięknie wygląda. Się jedno z drugim papier łasi ma to do siebie, że to nie jest, to jest wesołe,
może nawet często i krzykliwe, ale to pięknie wygląda. Tutaj mamy festiwal w Sendai, to jest Tanabata, 7 lipca, to jest święto zakochanych. Tu jest Nepta, Aomori. To są ogromne, kilkunastometrowe, na stelażach ogromnych, takie rzeźby z papieru, to znaczy to są, stelaż jest drewniany, a to się nakleja papier łasi i na tym są malowane różne postacie z ich mitologii, albo na przykład nawet współczesnych komiksów. Potem jest Karatsu Konji, to jest wsada, na przykład gdzie papier jest lakowany nawet, prawda, on jest bardzo sztywny. Również tak zwane Chatsutsu, które jest, to są pojemniki do herbaty zielonej, mogą być z drewna inkrustowanego albo z ceramiczne. Najczęściej wszyscy w domach mają te, dlatego że to jest taniocha, a ładnie wygląda. I jak coś tam się staje, tam podrze się tego, to można kupić nową, nie, jest to, nie są to zawsze wielkie rzeczy. Przy ceremonii herbaty, to znaczy przy piciu tak zwanej matcha, matcha to jest po prostu zielona herbata, która jest sproszkowana na puder taki zupełny, ma taką specyficzną gorycz, ale równocześnie jest jakby na końcu ona wydaje się, tam nie ma słodyczy, wydaje się, że gdzieś to nie jest taka gorycz, że nieprzyjemna zostaje w ustach. I widzimy tutaj, jest jakaś podkładka, na niej są dwa kawałki cukru. One mają kształt, jedno w kształcie chryzantemy, drugie w kształcie liścia. Ten cukier sprzedaje się, to jest cukier wytworny, prawda? Oni, Japończycy po prostu mają jakieś takie upodobanie do... Wszystko musi mieć kształt, każde jedzenie musi mieć kształt. To się nazywa shikigami, podkłada się pod słodycze, to jest zrobione to podobne troszkę do marcepanu. W środku jest taka słodka pasta z fasoli, jak ktoś mówi. A do tego jest herbata, to bardzo pasuje. To nie pasuje do naszej herbaty, żadna kawa jest absolutnie niemożliwa do tego, to jedno z drugim, to jest taki inny świat. Natomiast jak się pije zieloną herbatę, to te słodycze japońskie, one po prostu idealnie pasują. Mamy tutaj włosy, prawda, to są stare zdjęcia, to jest już początek Meiji, okresu Meiji. Zamiast gumek, nie było przecież gumek, jakichś spinek tego rodzaju, wszystko było zrobione na przykład ze skorupy żółwia, prawda, jakaś spinka. A to one są zrobione z papieru łasi, bardzo sztywnego i to pięknie podtrzymuje bardzo ciężkie włosy, bo Japonki mają bardzo piękne, bogate włosy, prawda? I to się nazywa oshichikake. Tradycyjna fryzura panny młodej, prawda? Też nadal, bo to są przecież zdjęcia teraz nowoczesne, to są podtrzymywane tymi paskami, oczywiście w środku jest inaczej, to jest cały czas papier. Nie ma nowego roku, najważniejsze święto w Japonii, nowy rok, powitanie nowego roku, osiogatsu. Nie ma mowy, żeby nie było papieru. Hashibukuro, bo to się udźwięcznia, fukuro jest po prostu, ale jak się mówi, to się nie hashibukuro, jest z papieru łasi. I również wszelkiego rodzaju życzenia, ja chciałabym tak, żeby było, albo na przykład omikuji ciągnie los, jaki będę miała rok, prawda, i zawiązują, zostawiają to przy świątyni. I to tak wisi cały rok i nic się z tym nie dzieje, deszcz pada, śnieg pada, a to cały czas jest dobre. To jest cały czas dobre. Dobrze, przejdźmy trochę do domu japońskiego, żeby zobaczyć, jak to ten papier ma się od strony mieszkania. Przede wszystkim, co ja bardzo lubię, uwielbiam siodzi, prawda? Siodzi sama, siodzi to są te papierowe, prawda, ścianki czy okna, prawda? No fusuma to jest, nie jest przezroczysta, ale siodzi tak. Czyli tu mamy przede wszystkim albo drewniane, albo bambusowe, różne są tutaj te przegródki i to jest papier tylko. Tylko papier. Oczywiście w nowoczesnych mieszkaniach jest i szkło, i papier. Widzimy, jak pięknie wyglądają, to tam bambusy widać, prawda? Światło przechodzi. Teraz Państwo porównajcie. Światło słoneczne wpadające bezpośrednio, czy też przez okno. Ono jest ostre. Ono jest ostre, ono bije po oczach. Japońskie słońce jest bardzo ostre. Bardzo. Natomiast, kiedy przepuszczane przez siodzi, można czytać książkę, ale w ogóle nic nie razi. Jest światło łagodne. Po prostu kojąc. Jak już jesteśmy przy domu, to spójrzmy na to, że wszelkie rodzaje tych siodzi, prawda, można tak rozsunąć, to można wyjąć. Tutaj jeszcze zostało, prawda, już dwie, trzy weszły w jedną stronę, w drugą, ale to wszystko można wyjąć i wtedy dom i ta zieloność, ta przyroda, one są, nie wiadomo gdzie jest, co jest co. Ona wchodzi do domu, my wychodzimy w przyrodę, prawda, z tym, że to nie są te rozmiary dla normalnego człowieka. Proszę nie myśleć, że ludzie w Japonii tak mieszkają. To jest wspaniała rzecz,
tam się idzie to podziwiać. Albo ma się ogromne pieniądze, na przykład jest się świetnym trenerem piłkarskim, którzy mają własne stawy ze skarpiami, tam za jeden można kupić samochód, prawda? Kolorowe te karpie, prawda? Brokatowe to się nazywają, tak? Niski goj. Albo, prawda, no jest to przy świątyni, albo to są jakieś stare, prawda, jeszcze rzeczy. Niemniej, tylko bogaci ludzie mogą w ten sposób mieszkać, ale kiedyś ten styl był taki, bo było naokoło domu, szczególnie w starej Japonii, nie na północy, bo tam za zimno, była taka jakby enklawa, nie enklawa, taki korytarz na zewnątrz, który się rozsuwało i wszystko w domu też się rozsuwało, można było przejść, siedziało, engała to się nazywa, i zwisały nogi, bo to wszystko było na podwyższony, ten cały dom. I wchodziło się w przyrodę, przyroda wchodziła do domu. Mogę pokazać, jak to wygląda, kiedy widzicie Państwo tu ogród i tu jest jeszcze tatami, a tam już jest ogród, prawda? Jest to niezwykłe i wydaje mi się, że, znaczy ja po prostu uwielbiam przyrodę, chociaż przyroda japońska, jeżeli chodzi o tą przyrodę, to już nie jest przyroda, to już jest sztuka, bo to jest, prawda, ogród, który jest tak tworzony, żeby stwarzał wrażenie, żeby jak się patrzy na to, że można było wyobrazić sobie góry, skały, padający wodospad, skądś prawdziwe drzewa i tak dalej w przyrodzie, ale one nie są. My wiemy, że to jest umowny znak, dlatego tak są te sosny prowadzone krzywo i również, żeby one mogły jakby również być sztuką, bo sztuka nie jest niczym naturalnym, prawda? Więc to nie może być po prostu zwykła sosna, która się posadziła, ona sobie rośnie jak chce, tylko ona musi być sztuką. Teraz tak, wracamy znów, to będziemy cały czas papier łasie będzie nas prowadził. Taki chropowaty też może być, prawda? Zostawia się różne włókna naturalne, wszystko jest naturalne, na tyle, żeby to było na przykład chropowate, grudkowate, szorstkie, albo jak jedwab. Ja tutaj specjalnie pokazuję kontrastowy, prawda? Że nawet ma jakby od strony wewnętrznej on już nie jest taki gładki i błyszczący, a zewnętrzna, prawda, jest super błyszcząca i to właśnie jest piękne. Również można robić z tego łasi no luno. To jest zrobiony materiał z papieru. On jest tkany. On jest tkany tak, jakby się tkało z wełny czy z czegoś. Tak. Z papieru można, są robione obecnie ubrania, można zrobić. Również są całe wystawy kimon robionych z papieru. No po prostu to nie znaczy, że my tak chodzimy. Nikt tak nie chodzi tam ubrany. Ale to z tej sztuki, co jeszcze można zrobić? I to chodzi o to, żeby to nie zamarło, żeby to było przekazywane, żeby, ponieważ nowe wymogi, nowoczesne, prawda, są coraz... Ludzie muszą ciągle czegoś szukać, dlatego po prostu to się tego robi. Kiedyś tego nie było, ale część zbroi wojowników również, jeżeli nie musieli akurat iść do boju, ale musieli pokazywać, że są wojownikami, były robione z papieru również. Artyści japońscy, są artyści japońscy, tak jak ta pani, zaraz pokażę jej instalację. To jest papier, który ona sama przygotowuje na swoje instalacje. Ogromne połacie, to nie wygląda jak papier, to wygląda jak materiał. To jest ciepłe w dotyku, to jest jedwab, to jest wełna. Tu mamy, ona się nazywa, ta pani się nazywa Ibe Kyoko. Ona robi na przykład instalacje, po całym świecie jeździ. To są jej instalacje i połączone z teatrem No. A tutaj na samej górze mamy księgi rachunkowe. Nic z tym już nie można zrobić. Zapisane. To taką matę zrobią nawet z tego. To nie jest mata prawdziwa, mata tatami, tylko to jest taka mata jak prawie jak materac. Z ksiąg rachunkowych. Po prostu ten papier, on jakby nigdy nie ginie. Tu są sprawy wnętrzarskie, na przykład jak można w design, jakimś, jeżeli ktoś się uczy design, to może absolutnie wykorzystać. To są, nie są sprawy tanie, to są ogromnie kosztowne rzeczy, dlatego że wytworzenie tego rodzaju, tej ogromnej wielkości papieru przez jej rozmiarów, to jest, nie jest takie proste. Na przykład to przejście, prawda? Tam macie Państwo na tym prawym rogu, to są jakby przegrody w restauracji, prawda? Bo co prawda głosy słyszymy, ale mamy pewnego rodzaju intymność i przyjdziemy ze swoimi przyjaciółmi i my wiemy, że w restauracji są inni ludzie, sobie też rozmawiają, może być nawet głośno, to nic nie szkodzi, ale my chcemy siebie widzieć tylko. Kilka rodzajów łasi zostało uznane przez UNESCO za tak zwany niematerialny, czyli duchowy.
jak najbardziej materialny, ale jednak duchowy skarb kultury. Od 2000, czyli niedawno właściwie, prawda? Dosyć długo czekam, ale ja się cieszę, że to się stało, bo dzięki temu w Japonii również wzrasta zainteresowanie i obcokrajowcy bardzo się interesują. Mnóstwo obcokrajowców przyjeżdża uczyć się tego. I tu mamy trzech miejscowości, prawda? Sekishuban Papers Shimane Prefecture, mamy Hommino Papers Gifu i Hosokawa powinno być Papers Saitama Prefecture. Proszę się pomyśleć. Okay. Z czego to jest wyrobione? Papier, dużo ludzi mówi, a to jest papier ryżowy. Nie, nie, nie. Ryż służy do wykarmienia człowieka, który robi papier. I na tym się kończy. To nie jest żaden papier ryżowy. To jest robione z tych roślin. Kozo, to jest to. Mitsumata, to jest w środku. I gampi. Przede wszystkim te trzy rośliny. Tutaj Państwo macie fotografię. Przepięknie to wychodzi na tym papierze, prawda? To jest ten papier taki, trochę on jest kosmaty lekko. Pięknie wygląda, prawda? No. To wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki. Mamy zwoje na papierze. Papier morze japoński, ten łasi, już to jest udokumentowane, że może przetrwać w normalnych warunkach setki lat. 700 na pewno, albo 800. Także kupowanie prac na papierze łasi, jeżeli Państwo gdzieś tam pojadą i kupią, to na pewno, jeżeli będą mieli w domu w normalnych warunkach, to temu się nic nie stanie, z pokolenia na pokolenie może spokojnie iść, nie musi być pod żadnym szkłem. Koniecznie w tokonoma, czyli w tej wnęce, taka alkowa jakby wnęka, musi wisieć zwój. Również fusuma, czyli drzwi, to tam w środku są szafy różne, to znaczy szafy, to znaczy taka półka wielka jest, tam się wtony, czyli pościel składa, można włożyć również małe z szufladkami, prawda, te skrzynki jakieś różne, tutaj on naprawia, prawda, to też jest łasi, tylko że tu jest nieprzezroczyste. Nieprzezroczyste dlatego, że on tam jest inny papier sztywny, albo może cieniusieńka deseczka. W domu, to jest pokazane, że w domu również chciałam pokazać Państwu, można samemu naprawić, czyli papier łasi i te konstrukcje. To są takie, że każdy człowiek, właściwie każdy Japończyk może to zrobić sam. Widać, jak kotek tutaj włazi, prawda? Przedarł, pan tutaj od razu naprawia. To są rzeczy, które można zrobić sobie samemu. A dzieci w Japonii, to kiedyś jeszcze, teraz to już po prostu ten zwyczaj może zanikł. Dzieci przed Nowym Rokiem wsadzamy palce. To była taka fajna zabawa, dlatego, że na Nowy Rok wszystko się zmieniało. Trzeba było wymienić przed tym 1 stycznia. Żeby to odnowić, żeby to było świeżutkie. Tutaj jest pokazane, jak to wygląda. To wygląda zupełnie jak dekoracja. Ja miałam w pierwszym wrażeniu, jak wyszłam do japońskiego domu, takiego prawdziwego, że oni żyją w dekoracjach. Ale to jest w sumie wytrzymałe, ale lekkie. To ma swoje uzasadnienie. Zawsze ludzie robią z tego, co mają. Oni mają drzewo, oni mają, prawda, ten papier, oni z tego robią to. Poza tym to jest lekkie, lekkie i to można odbudować po trzęsieniu ziemi stosunkowo szybciej niż żelbeton czy domy z cegły. Japoński dom wygląda mniej więcej tak. To jest starodawny japoński dom. Takie domy na wsi jest mnóstwo. Natomiast w większych miastach jest coraz mniej. Są, ale jest coraz mniej. Przede wszystkim Państwo widzicie tatami. Tu również nie jest żadna ryżowa rzecz, z ryżem nic to nie ma wspólnego, cały czas ryż to jest tylko do jedzenia. To jest igusa, to jest trzcina, która przepięknie pachnie i jak się zrobi takie tatami, tam jest kawałek widać na dole, widzicie Państwo, uplecione już, to ona jest zielona i ona pachnie, kilka lat ona pachnie. Wchodzi się do domu i jest taki zapach, cały czas on się rozchodzi. To nie jest zapach, że nie można spać. To nie jest taki, to nie jest duszny zapach. To jest zapach bardzo przyjemny. Natomiast jak ona jest ciągle, że tak powiem, pod wpływem słońca, ona żółknie i też jest piękna, jest złota. Z tym, że tatami powinno się wymieniać, ponieważ takie malutkie, różne, fajne insekciki się lubią sobie tam się zagnieździć. Tatami w zasadzie powinno się co 5 lat zmienić. To jest anonim, bardzo długi zwój, prawda? Normalnie to miał 12 metrów do tego było. To jest w tej chwili można oglądać w skróconej chyba wersji w Tokio w metrze. Są scenki z życia Edo, prawda? Tam parę pokażę, ale na jednej z nich widać, jak niosą tą trawę, tą igusę, prawda? Czyli ja jeszcze jak przyjechałam, 35 lat temu jak przyjechałam, to normalnie co roku przychodził pan od tatami i się ogłaszał. I on chodził tam, wołał
się go wołało, proszę przyjść, on wynosił wszystko z domu, czyli w domu pozostała pustka typu stelaż, stelaż podłogi. To jest drewniane, prawda, taki stelaż, to się wtyka w te, tam są określone wielkości i określa się wielkość pokoju przez tatami, prawda? Czyli jak ma coś 6 tatami, to już zupełnie spokojnie można sobie być, ale to są maleńkie pokoiczki cały czas 6 tatami. To się nazywa Kidai Shora. To jest taki zwój, gdzie są właśnie widać, jak żyli ludzie w epoce Edo. Oni mieli nawet wózek inwalidzki w okresie Edo. Tutaj widać, że siedzi i się odpycha takim kołkiem, są kółeczka. To jest ideał. Do tego byśmy dążyli, gdybyśmy mieli, powiedzmy, trochę pieniędzy i budujemy dom. I teraz co najmniej jeden pokój byśmy chcieli mieć taki. Japończyk zawsze, jak kupuje dom, czy jak szuka jakiegoś mieszkania dla siebie, takiego większego, zawsze chociaż jeden pokój chce mieć z tatami. Po prostu, ponieważ tam tylko się można wyciszyć. Tam jest cisza, spokój, nie ma mebli tak naprawdę, nie ma dużo mebli, nie, nic mu nie leci w oczy nieustająco. To jest miejsce, gdzie można oddychać. I na przykład bardzo fajnie się śpi. Drzemka na tatami jest super. To jest, żebyście Państwo wiedzieli, do czego w tej chwili chcą, jak mieszkać Japończycy. Oni nie myślą, żeby było dużo papieru wcale, czy dużo tatami. Oni chcą mieszkać nowocześnie. Bardzo lubią drewno, w związku z tym naturalne tworzywo. To jest ostatnia taka moda. I teraz mamy tutaj pokoje różne, takie nowoczesne i jeden pokój z tatami. Bo jednak, żeby nie wiem co, to będzie to. A jak będzie miał miejsce, to natychmiast powiesi zwój i tam będą siodzi, i tam będzie fusuma, i się wejdzie, i będzie stara Japonia. Mieszkanie młodej dziewczyny w Tokio. Ona nie ma dużo pieniędzy. Jeden pokój. To jest duży jak na to. Najtańszy pokój, jeden z najtańszych pokoi dla młodego człowieka, studenta, który rodzicom posyłają, on nie mieszka, akademiki to rzadko są. Najczęściej wynajmują, prawda? To on musi sobie to posłanie rozłożyć na noc i potem składa, nie ma gdzie tego włożyć, bo nie ma żadnej wnęki, prawda? To jest już minimum życia. On tam niego nie ma, on tylko przychodzi spać, tak naprawdę. On się uczy. To jest dom tak zwanego otaku, czyli takiego, który ma hyzia na punkcie komiksów, gier. Przeciętna japońska rodzina czy małżeństwo, które ma kuchnię z pokojem od razu, wszystko jest razem. I to tak wygląda. Jak się wejdzie w normalny japoński dom, jest strasznie dużo różnych rzeczy. Bibelotków, tak jakby zaprzeczenie tej całej estetyki. To jest przeciętny dom japoński. Jest mało tej przestrzeni, jak rodzina żyje, to każdy coś przyniesie, każdy ma jakieś hobby, to jest normalne, tak się żyje, to jest okej. Ale Japończyk zawsze marzy o tym, żeby mieć jeden pokój, taki właśnie, w którym jest niezagracony, który ma ten oddech z tym tatami. Tak dalej. To jest epoka Edo, to jest Edo, z okresu Edo, no Edo to jest w ogóle Tokio, 17-18 wiek, prawda? 19, tak, to jest początek. Natomiast tutaj mamy kupca też, oto jest kupca, bo to jest mieszkanie kupca. Od razu widzimy, że on jest skromnie ubrany, jak mówiłam o rządach Tokugawa, który wprowadził ten pokój taki wielki w Japonii, że z pokojem wiążą się pewne ograniczenia, że jak jest spokój i jest silna ręka, to koniecznie jest reżim i są różne regułki, które trzeba przestrzegać. I między innymi stroje były, ta klasa będzie wkładała na siebie to, tato, tej nie wolno, stąd narodziły się potrzeby. Że było kimono prawie zupełnie zgrzebne, tak jak ja mam ten zgrzebny wtedy, a podszewka była jedna. Albo wzór był, nie wolno było wzoru, to zrobił taki drobny wzór, że z daleka to wyglądało, nawet nie z daleka, jak solidny kolor, a z bliska to był bardzo delikatny, potem to będzie widać, delikatny wzór. I im delikatniejszy wzór miał, na przykład jakiś tam samuraj, powiedzmy, to tym była jego wyższa ranga.